Raz, dwa, trzy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 26. odcinku Let's Play Rayman Legends. Tak, nie ustaliliśmy, kto to powie. Więc powiedzieliśmy to razem. Tak, wiemy, że dawno nie było, ale po prostu brakowało nam czasu na wspólne nagrywanie. Nie wiem, czemu Globo to już się odbija z ścian. Dobra, nieważne. I stwierdziliśmy, Ruby. Że... Tak. Stwierdziliśmy, że pójdziemy najpierw do Origins. Na rozgrzewkę, bo tutaj jest coś nowy nowego, poziom. Tak. O! Mistrz zamków! O, perfekcie, jej! Fajnie, że nagrało się. No, też się cieszę. Tak, zakończymy cię Origins. Myślę. No, też tak myślę. Ten jak się nazywa? Strzelanie do gwiazd! Dobra. O, tam u góry. Ups. Czy jak? Komary! Tak było, nie gadźmy, że zapomnieć sterowania. To jest tylko parę przycisków. Sterowania to można zapomnieć w Wiedźminie. Pamiętaj, to można wciągać. Tak, coś na... Czuję, że pójdzie nam świetnie. Dobry początek. Pamiętasz, ostatnio jak graliśmy na tym poziomie, to właśnie ten poziom nie mogliśmy przejść. Ała. Brakowało nam. No właśnie... Umieraliśmy. Nie, umieraliśmy jakoś. Aha. Checkpointy były daleko. Przemyli, że jestem różowy. Jak Rayman. Jak można mieć Rayman z Globoxem? Czy może będzie trzeba powtarzać ten poziom? Czemu? No, do 100%, tak? No, to zbieraj punkty i... będzie dobrze. Pamiętasz, ja mam być tutaj, a ten tam wyżej. A, rozbijanie tych bombek też daje punkty. Tak, wszystko daje punkty. Tam jest Małak! Uratował się? Tak. 4 osoby by się łatwiej grało. To... Nie wiem, jak graliśmy w 4 osoby... Rayman Origin, to ja nie wiedziałam, co się dzieje na ekranie. No, tutaj... Gdzie jestem i w ogóle nic nie wiedziałam. Trzeba praktycznie cały... całą wysokość ekranu zająć. Tak by wszyscy byli w jednym miejscu. Znając nas. Trzeba w to strzelać. To by się otworzyło. Ła! Jestem pod lodem. Dobra. To gdzie się szwędzasz? Całkiem nieźle nam idzie. Nie zapraszając. Nielczącego początku, który nie do końca... Co wiadomo, że na rozgrzewkę nie graliśmy jakiś czas. O, duże lumy. Patrz, kto znowu wygrywa na lumy? Ja. Nie powiedziałbym. No jak nie? Ja mam ponad 100, a ty masz 74. Prawie połowę. Połowę chyba moich. No tak. No właśnie, no to spora różnica. Kolejny Małak do uwolnienia. Nie jest tak źle. Wydaje się, że wtedy był trudniejszy, co te pioruny tak strzelały pomiędzy tymi takimi różnymi rzeczami. Co, koniec? Nie, coś tu będzie złego. Cisza przed burzą? Tak. Rakietki będą. Wiesz, kiedy życie ci... Aaaa! Kiedy życie daje ci apteczki, to znaczy, że to będzie boss. Nie, lumy uciekły. Jakieś samonaprowadzające. Co mamy właściwie strzelać? No, ten statek mogę generalnie. Nie wiem, czy to coś zmieniło, bo on i tak by tam odleciał do tyłu. Czy byśmy w niego nie strzelali, czy nie. No, może w przyszłości nie. Będziemy musieli... Auć! Może w przyszłości będzie trzeba się z nim zmierzyć. Właśnie, my też mamy komary, a nasze komary są dobre. A gdzie to był zły komar? To była mucha. A to była już drugi raz cię o tym pouczam na odcinku. Że to jest mucha i to widać po jej tej ssawce. Zbieraj to! To jest brzydka mucha. Dobrze. Nie, ja nie lubię tego. Idźcie do Globoxa. Komary są dobre, a muchy są złe. No cóż, w prawdziwym świecie nie lubię obu. A komary, tak, wakacje, komary to na czasie, nie? Rozmawiamy o komarach. Jakoś tak czerwono się zrobiło. No bo tam czerwone lampki świecą. O. Koniec. Ile powinniśmy mieć? Bo 300, 400 będzie. 300 wystarczy, jak myślisz? Nie wiem, ale teraz bo... tak już zmieniłem. Zastanawiam się, czy będziemy musieli powtarzać. Lucky! Lucky! No, ile jeszcze nadmiaru? Kto to zdobył wszystko? Spójrz.
A, kontynuuj. A, chodź tu. To było łatwe. Tak, cztery. Nie wiem, czemu cztery gwiazdki mam. Czaszki! Nauczy się w końcu. I boss. Nie pamiętam, kto. A to nie jest... Co tu pisze? Ta, co maluje paznokcie? Maska. Nie, a ona szkoda. Była w tym świecie. To tutaj jej nie było w Legends. No jak nie? No ale ona była w tym świecie, a oni pomyśleli chyba. Na. Małaka znalazłem. Na. To było trudne. Ja to uwielbiam. Ale to było przecież w świecie tym ostatnim. No wiem, ale tutaj są pomieszane, nie? Ona jest super. To skaczemy do niej? Małak. Widzieliście, co zrobił Rayman? Uratował Małaka. Bo trzeba uważać na bransolety. Bardzo ważne. Kurde. Ledwo są. Ice. To jest mała rzepce. Ja pamiętam, jeszcze słuchaliśmy ścieżki dźwiękowej z Raymana, zanim tu przeszliśmy, nie? Na tym. Tak. I się zastanawialiśmy, skąd jest ta muzyka, nie? Gdzie to będzie? Dobra, uważaj na bransoletkę. One skoś, są... jakoś tak wolno to idzie. Ale zawsze tak było. Patrz. Bombla. W oczy! Ja, jakie to brutalne. Nie oglądajcie tego, dzieci. Kurde. Trzymaj się, ale mi pad wibruje. Ja nawet nie czuję. W Alice Madness Returns nie da się wyłączyć wibracji, więc się musiałam przyzwyczaić, to... Już się przyzwyczaiłam. To jest proste, jak na razie. No. Tak. A co my jesteśmy... To my jesteśmy beznadziejni, skoro to jest takie proste, skoro nam ciągle nie wychodzi. Przestałem w końcu powtarzać, że to jest proste, jeśli nam nie wychodzi. Jak to przejść? Tu na dół. Tak. Fuck. Fuck. I tam bombę ma na łokciu. Musi się za bardzo podpierać o swoje krzesło w pracy. Nie wnikam. Trzeba go rozwalić. Sepuku. Chyba ten fragment wytniemy. Nie, co ty. Cześć wszystkim, zawsze właśnie zaczynamy podejście do bossa. Dobra. Trzeba po prostu... Ajdź. Iść powoli i być skoncentrowanym. Prątek. Ajdź. Gdzie jestem? Aha, przy oczach. Co teraz? Ajdź. Co teraz? Gdzie jestem? Tu, na ramię. O, dobrze. Dobrze. To chodź tu szybko! Tylko właśnie padam tam. No to podleć do mnie, to się odbębekuje. Ale trzeba podlecieć, mi się tu zginąć. Jej lakier jest z czaszką? Czemu kopałaś, klopcie? Kopałam w Małaka. Dobra, to ustalmy, że ja biorę tego klopcia. No, ty jesteś globoksem. Złaź ze mnie! Jest mi ciężko! Dobrze ci poszło. Podleć do mnie, bo... Idź. Boję się sama. Oh, fuck. Ona ma kolczasty łokieć. Co teraz? What happened? No trzeba. What happened? Ale trafiłem. Trzeba się podnieść tutaj, jak ona opada. Czemu ona się kąpie w lawie? Kąpiele w lawie. Nie zrozumiesz nigdy kobiety. To na pewno na urodę. Spójrz. Ja nie zrozumiem kobiety. Może ty? No ja nie rozumiem. No dobra, ale ja jestem kobietą. Co teraz? No, ale ja tu spadam! Ajdź! Nie daj się! Ajdź. Ajaj. Tak, faktycznie. Och, to jest proste! Powiedział deloper 5 minut temu. Po takie przerwie, co nie graliśmy. Dobra, koncentracja. Bransoletka. Druga łapa. Znowu pierwsza. I znowu bransoletka. Biegnij, bombel. Oczy. No podleć tutaj.
Świetnie. Dobra. Lamię. Ale ma pierścionków. Ops. Tam zostało. Wracam po... Nie, nie, przecież nie będzie. Patrz, co zrobiłeś. Sorry. Nie trzeba się fatygować po prostu. Sugeruję, że i tak nie przeżyjemy. Teraz pewnie przejdziemy i nie będziemy mieć punktu. Nie, nie byłby taki. Dobra, trzeba dać się wszystko. To on już nie będzie mieć oczu? No nie. Biedna kobieta, nie? To nie jest kobieta, to jakaś maszkara. Przestań mi... No, ale ewidentnie ma cechy kobiety, no. No to samica czegoś jest. Niech ona się już nie kąpie w tej lawie. Au. O, tam był bąbel. Au. Gdzie? Na drugiej łapie. No, że ona jest szczęśliwa w tej lewej, z innej skaczemy. Właśnie nie wiem, czy musimy tam się... Albo ona trzyma tą skrzyneczkę, a nie. Jaką skrzyneczkę? Ona trzyma swój lekiet od nocy. A, przepraszam. Czemu jej przeszkadzamy? Zobacz, przecież ona jest przerażona. Właśnie się zastanawiam, po co? To my jesteśmy ci źli. Ona jest przerażona, przecież ona krzyczy, że łażą po niej jakieś robale. Tak, doskonale ją rozumiesz. Tak. Nie lubię robali. Teraz jeszcze zabieramy jej oczy. Przecież ona pewnie nic sam złego nie zrobiła. To okrutne. Coraz lepiej nam idzie. Tak. Przynajmniej mnie. Powiedział go, bo złą godzinę. To było chamskie! Odbiłeś się ode mnie! I przez to ty z niej zginąłeś, a ja... Gdzież tam jest? Ajajajajajajaj. Tam się pojawiła przez chwilę. Też może to była tylko zapowiedź. Bąbel się pojawiła! To była tylko zapowiedź, że w tamtym miejscu będzie, dobra. O, masakra. Widzisz, boi się. Ała, robaki łażą po mojej ręce. Przeweźmy jej malowanie paznokci. Taka chillautująca czynność. Zabiliśmy jej oczy. Potworność. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Nie patrzę, bo nie ma oczu. Nie grałeś w to nigdy? Nie. Nie! A co to jest? Ty chyba... Przebywałeś w ogóle na podwórku w swoim dzieciństwie? Tak. No taka gra, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Polega na tym, że jedna osoba jest Babą Jagą? O. Kto? No, któreś z dzieci grających. A nie, widzisz, ona tu powtarza sekwencję, więc... Dobra. No więc jedno z dzieci. Jest Babą Jagą. Tak. Reszta idzie na koniec jakiegoś odcinka. Koniec odcinka? No nie wiem, no na drugi koniec chodnika powiedzmy. No dobrze. No i ta osoba, co jest Babą Jagą, mówi raz, dwa, trzy. Znaczy chodzi generalnie o to, kto pierwszy dotrze do Baby Jagi, ale nie można się ruszać, jak ona się odwróci i patrzy na siebie, bo wtedy się odpada. I on się odwraca, mówi raz, dwa, trzy, wtedy się biegnie, Baba Jaga patrzy, no i potem jak się odwróci, to trzeba zastygnąć w tej pozycji, w której się było. No i potem ona, ta osoba, co jest z Babą Jagą, chodzi i sprawdza, czy się nie ruszasz. Jak się ruszyłeś, to odpadasz i wygra ten, kto dotrze do niej pierwszy. Myśmy to uwielbiali. No, brzmi fajnie. Naprawdę. Babą Jagą też jest właśnie być fajnie i fajnie jest biegać i wiesz, zastygasz w jakiejś dziwnej pozycji na jednej nodze. Fajne to było, lubiłam to. Albo jeszcze mamo, mamo, ile kroków do ciebie. Trochę w podobnym stylu. Jak mam patrzeć, to się nie rusza. Nie, właśnie to było coś innego, już nie pamiętam dokładnie zasad. Jakieś... I mama mówiła, że na przykład trzy parasolki i to były jakieś takie obroty. Nie pamiętam już tego. Lepiej pamiętam raz, dwa, trzeba biega, patrzę. A wy w co się bawiliście? Nie mieliście takich fajnych gier. No i skakałyśmy w gumę z koleżankami. To było super. Ciekawe, czy teraz jeszcze dzieci skaczą w gumę. Halo, przestałeś się odzywać. Wow! Na czole! Byłeś naprawdę szybki. Aż nie wiem, co się stało. Czemu stoimy na trumnie? I ona umarła? Zabiliśmy? Myślałem, że się zamieni w jakąś stokrotkę czy coś takiego. To wredne! Czuję brzydko sumienia. A widzisz, to jest sceneria z tego cmentarza? Tak. Skrajny umarlaku. Tudium!
O! Stara szkoła! Back to Origins, przeszliśmy. Myślałam, żebyś przeszedłem. Nie, o, nie, czekaj, nie. Puchar się pojawił. I to ten... Jej! I teraz jeszcze tam. Niesamowite! Udało ci się ratować ten świat przed koszmarami. Naprawdę, należy ci się 5 szczęśliwych losów. Gratulacje! Mary Kayden, udało ci się osiągnąć 10 poziom czaderskości. Nagrodę przyjmij 10 tysięcy lumów. Parafrazując. No. Dziękuję, dziękuję. Naprawdę wychodzimy stąd? Tak. Już tu nie wracamy. Na razie. No chyba, że prywatnie. O! Jesteśmy najlepsi. Czekaj, to... Ile nagrywamy? Czemu on nie wychodzi? No myślę, że przynajmniej o. Jeden... Czekaj, nie ciągnij mnie! To mogę strapki strapać? Czy nie? Czy później? Nawet nie wiem, czy to nam coś da, tylko te... te no utwory. Ale... No skacz, skacz! Dobra. Ty ze mnie nie pójdziesz. Raz, dwa, trzy i... Mariachi. Ja się boję, co tu będzie, czekaj. Tu była dziwna kula telewizor, tu była zbiorowa schizofrenia z padaczką, a tutaj? Boję się tej 8-bitowej wersji. O nie. Ale fajny, pikselowy. Muszę się odsunąć od telewizora. Komputera. Masakra, jest... jak Beat Trip Runner. Nie przejmuj się, na pewno się stanie jeszcze coś gorszego. No też tak myślę. Jeszcze większe pikselowe, takie, wiesz, niebieskie plamy i czerwone. Takie. Czuję się, jak gra w Tomb Raider 1. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. To znam trochę na pamięć. Ulubiony, no tak, bo dużo razy go przychodziłam nawet sama. Właśnie trzeba poznać na pamięć te poziomy. Ja tam wolę tych glu-glu choćby. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. O, fuck, 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 fuck! Nie. Przepraszam. O nie. No hej, zaczynamy poziom... Nie. Nie? Mógłby się też udawać. Mów coś, bo widzowie na pewno nie będą zawysłowani ty... oglądając 5 razy to samo. Wiesz, w Let's Playach chodzi głównie o komentarz. Mów. Speak! Ciekawe. Za którym razem się uda? Miałem się, żebyś powiedział coś pozytywnego. Spoko, są programy do obróbki wideo. Ostatnio znam je coraz lepiej, więc... Wytnę to tak, że nikt nie zauważy. Może przejdziemy raz tak... Przypomnieć sobie, jak tu... Bo tu w pewnym momencie się... Ty wiesz? Żyjesz, ja nie. Przez trąbkę trzeba było przejść. No. Tu jest klatka. Tam też była chyba. Czy to nie była klatka? Skąd ty wiesz, co tam się dzieje? To jest... Takiej pikseloty to jeszcze nie miałem. Co? Nice. No bo mówię ci, że znam to w miarę na pamięć. Tutaj jeszcze widać jakiś... Że to jest Globox Y, a tam to takie... Dosłownie... Kulki, kwadraty właściwie. Niebieskie. Myślę, że musimy wymienić monitor. Kochanie, najwyższy czas na zakup nowego monitora. Już dawno sygnalizowałem, że potrzebuję większy. Widzisz, ten się psuje. Nie używajcie tego triku na rodzicach. To nie w porządku. Tum, tum, tum. 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 Fajny, podoba mi się. Tak gdzieś trzeba tutaj skoczyć. Jest kolor Game Boya. A. Tu trzeba skoczyć. Tak. Muszę się podrapać, poczekaj. Mnie ciekawi, co będzie w następnych. No, mnie też. Bo jest coraz jakby... Coraz bardziej na pamięć trzeba znać. No to, nie wiem, czy to jest taka bardziej... pamięciówka. Tak jak kiedyś, kiedyś były na przykład gry te automatowe, zwłaszcza, że naprawdę trzeba było znać poziom na pamięć i wiedzieć, kiedy uniknąć czegoś. I musiałeś przechodzić te poziomy tyle razy, żeby po prostu się ich nauczyć na pamięć. Nie było tak? Było. To jest czas, kiedy potwierdzasz. Było. Właśnie na tym polegały, żeby zjadać jak najwięcej kasy.
O jest, żyję, żyję. Widzę się. Mi się to kojarzy z Bitty Runner. Help! No to była tutka. Kurde. To coś to mój bąbel! Widzisz, uratowałem cię i się. I chyba tylko się. Swój niebieski żywot. Powiedz, że z czym mi się to kojarzy, bo nie umiem się wysłowić. Bit Trip Runner. No właśnie. Ale ten nie masz takiej pikselacji. No ale nie, no wiem, że aż takie niemal trochę jest. Widzę nawet twój język tutaj jeszcze. Globoksowy. Potem go nie widać. No więc dzieci, bo potem jest większa pikselaza, bo my jesteśmy mniejsi. No muszę pamiętać, że tam trzeba podskoczyć. Raczej. Skok. Jump. Skok. Skok. Jump. Skok. Jump. Dun, dun, dun. Jestem obok ciebie. Fuck! Za wcześnie. Jak to możliwe? Przecież to twój ulubiony pieśń. Ja za nim nie przypadam. Nie wiem czy ulubiony, ale lubię. Skok. Jump. Skok. Jump. Skok. Jump. Walnąć. Skok. Jump. Walnąć. Trąbka. Jump. Walnąć. Dobrze. Masakra! Tam, 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 tam. Teraz trzeba walić, bo tu są te muchy. Tak? Tak. Kiedyś myśleliśmy, że da się zebrać, ale się nie da. O Boż. Ja żyję. Skacz! Skacz! O, obezwój. High five! Zobaczymy ile punktów. A, ile punktów. Wiesz co, fajnie było na przykład tak zmontować, żeby na połowie ekranu było to, a na połowie tamto. Zsynchronizuj. Ale fajnie by to wyglądało, gdyby ktoś to zrobił. Tak. Prawda? Tak. Taki. Jaki? Tylko by trzeba, to by musiało być dwa idealne przejścia. No bo to właśnie... Nie chcę tego powtarzać. Chociaż ten trzeba mi Bugosza jakoś tam obraz z sceniką. Idziemy do Glu-Glu? Myślę, że można spróbować. A ile nam jeszcze zostało? Tylko dwa. Nie. O! O to jest postać. Glu-Glu! Glu-Glu! Okej, aha, bo tutaj jest jeszcze ta babcia na trumnie. Twoje ale, ulubione. Tak. Klub, klub. Wersja 8 pytań. Glu-Glu. Glu-Glu. O, sam tam. O nie! Nienawidzę tego rybiego oka. Czemu? Nie wiem, robi mi się źle. To jest tak perspektywa zaburzona, także nie ma poczucia odległości. Nie wiem, muzyki słuchać. Ale przecież nie mogę zrobić takiego samego jak tam. Ajdź. Może będzie gorzej. Na pewno. Jak ty możesz tak być daleko ze mną? Dopasuj się do muzyki. Glu! Nie, nareszcie nie jest. Glu! Bo obraz nie zanika ani nic. Glu! Glu! Glu, glu, glu! O, a fuck! Co się dzieje? Popsuje się mój. Znowu, mówię wymienić! Kupmy sobie większy. No ale to dobry efekt pasuje jakby do tych poziomów, jak mi się wydaje. Fajnie, dobre, podoba mi się. Doceniam. Ja też. Że nie są budowali nam padaczki. Wiesz, jak to oglądam, to się nie czuję najlepiej. Czemu? Nie wiem. Jestem wrażliwa na migające światło. Grubie, nie? Czy nie? A nie wiem, ja lubię Eye of the Tiger, bo ja bardzo lubię tę piosenkę. Ciekaw, czy to będziemy wszystkie... Słucham? Wszystkie żółte lumki. Co? Nie, ja nie wiem, co ty mówisz. Zastanawiam się, czy zamyciemy wszystkie lumki. Da się zamyć... 600, czy tam ileś. Na pewno. Czy 300. Przeszliśmy to za pierwszym razem. To było prostsze niż wcześniej. Who's the boss? Ale chyba skończymy na dziś. No bo tak, bo potem nic nie zostanie. No, dokładnie. A dzisiaj nie wiem. Podobnie będziemy się męczyć. No. Taki... Faktycznie 600. Wow, 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 wow. No to na następny odcinek?
Już chyba ostatni. Chyba tak. Nie zostanie nam... Zostaną nam dwa piękne muzyczne pisane. Trzeba będzie lamić, żeby odcinek był dłuższy. Postaramy się lamić. Nie wiem, że to jest. Chodź, chodź. Musimy zobaczyć tak. Nie ma żadnych nowych heroes? Dobra, to z drapki. Aż 9. No. Drapu, drapu, drapu. Talon Lumu. To ja mówię, że Małak. Powiedz, że Lidzic. Lumy. Małak na pewno już nie będzie, bo... No wiem, dlatego żartuję. Się... Małaki mogą być. Nie, nie mogą. Dlaczego? No bo tam 6 nam zostało. No i co z tego? To wtedy jak... I tak zabraliśmy... Nie będzie Małaka, mogę sobie założyć, że w tych 7, które sobie nie będzie. Ale patrz, jak zebraliśmy to i tak zbieraliśmy wszystkie Małaki, no to i tak parę mamy dolosowanych stąd. No mamy, ale nie ma stałej jednej liczby Małaku. Są. Nie. Założyć co może nie będzie Małaka. Dobra. Jak będzie, będą to... te potwory do dojenia. No właśnie, czemu nie mamy... O, Origin. Ja chcę więcej stworzonek. Tichu. Niu. Ty co? Tichu. Nie wiem, wykraczyć to czy nie? Nie wiem, co tam mówisz. No, to nie było przekleństwo. Na zdrowie. Okay. Potem będzie coś w stylu... 26, ileś tam na zdrowie. Świetnie. Koblik, już mieliśmy to. Tak, przed wielkim resetem. Nie chcę tego pamiętać. Ostatnia. Stworzenie, wygraliśmy. Kosmik. Się też nazywa. Mieliśmy chyba. Nie mam. Zobaczmy stworzenie. O, Heroes, Heroes no, 250 tysięcy. A teraz wydajmy to. Może się coś jeszcze odblokuje. Ojej, puchar za roboty! Pierwszy złoty puchar, full tostów. Jej, full duszków. One tak latają. No. Ale będziemy mieć wszystkie stworzenia, nie? Na pewno. Zostawiłeś. Jej, mam wszystkie duszki. To ile nam zostało? 1, 2, 3, 4, 5, tak? Potworów. Stworzonek. Raz, dwa, trzy. Tam wcześniej był 4, jeden. 4, 5. No to 6. Co? 6. No to 6. Jej, tosty. Spójrz, jak mnie lubią. Hello, 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 hi. Hi. Globox i tak, zobaczmy nową postać, albo Rzeczyście. Możemy do challenge. To zobaczmy. No dobra, to zobaczmy challenge 1. Możemy zobaczyć, chociaż już jest właściwie 29 minut nagrania. O! O! Log Marfiego! To ja! Pierwsza osoba, która zginie, będzie Marfim. Okej? Okay? Co to znaczy? No pierwsza osoba... No to... Zanim zginie, to kto będzie? No, to będę ja. Dobrze. Pamiętaj powoli. Tutaj chodzi o... To chyba nie chodzi o prędkość, z tego co pamiętam. Nie wiem, o odległość. No. No wiem, ale chodzi o to, że płomienie nas nie dogonią. No i spowalniaj marszu. Powiedz, że się blokę jeszcze. Wleczesz się. Wloczesz się. Nie! Głupek. Nie słucha mnie. Siadaj. Zapnij pas. Dobrze. Ło! Dobra, to ja będę Markiem.
Zabijanie duszków i skakanie trochę mnie przerosło. Tu, proszę. Chyba ja jestem martwym, to wiem co robię. Zaraz jestem zgniota. Będziesz dalej pyskował. O! Czekaj, czekaj, czekaj. Wiem! Wiem co robić. W takiej wypadku. Nie kojarzę tych pilotem. Nie kojarzę. Masz słabą pamięć. Wiem. Nie! No tak dobrze nam szło. No nie wiem czy tak dobrze. Dobra, to zobaczmy teraz potwory. Czekaj, jakie potwory? Fu, czy staci. Jeszcze jest... To jest wyzwanie dnia, jeszcze jest... Świetny wynik, idę wyjść stąd. Żeby na to nie patrzeć. Jeszcze jest... Wyzwanie tygodnia, o! Bieg. Jest to, co lubimy, tylko że jest ekstremalne, to nie możemy raz. Wiesz, to na rozbijanie. Wiem, wiem, wiem. Dobra. Jak najkrótszym czasie. A, czyli trzeba daszować. Czyli trzeba daszować. Dasz, 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 dasz. A. A, to patrz, razem mamy większe szanse? Tak, no na pewno. No i super. A, tylko że jesteśmy razem. No, ale byliśmy. Powiedz, że ci nie pomogę. A, nie ma mojego bąbelka na pewno. Rayman! O, nie zebrałam 200 lumów. Pech! Nie zebraliśmy. No, no. Ja, ja! Keep going. Czemu dołem nie szłaś? Tam były lumy. Oj, mała. Co? Czemu mała? Przecież ty zginąłeś. To jeżeli ja zacząłem iść w górę, to ty w dół, nie? Czemu nie zbierasz lumów? Zbieram. To się spieszę. Ile jeszcze brakuje, bo nie mogę tam patrzeć? 40. Tak dużo. Srebrny puchar! Nie będzie srebrnego do końca dnia. Co? A to jest wyzwanie tygodnia. A, to do końca tygodnia pewnie się dopiero zaczęło. Nieprawda, zostało już tylko 22 godziny. Nie, 20... No. Widzisz? Tak. Po prostu jesteśmy dobrzy. Znaczy ja. I ty troszkę też. Gra, bo chcesz pomóc, no. Dobra, to Heroes. 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 Jakiś obleśny Globox. No! Jak mogłeś? Globox oblech. No proszę. Bohaty bohater żyje w jaskini. Coś tam. I ma pieluchę. I ma pieluchę? Jego apetycie krążą legendy. Kurczę, milion to nam sporo brakuje. No wiem, bo to głównie w challenge'ach się zdobywa. No, to na tym tego odcinka musimy zdobyć milion, żeby pokazać na koniec wszystkich. Koniecznie. Jeszcze tylko 4 razy tyle. No, możesz się przebrać w coś ładniejszego. Znowu ten fioletowy. Będę czerwony. Wolek, jesteś niebieski. Dobra. No. No dobra. To na dzisiaj wszystko. I następnym razem będzie chyba ostatni odcinek. Chyba, że kiedyś zobaczymy wszystkich bohaterów, to może być jakiś bonus, który wam pokażę. Tak. Dobra. To mam nadzieję, że ten odcinek przyjemnie wam się oglądało i...
Do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa. Pa, pa.